Każde dziecko jest wyjątkowe, szczególne, niepowtarzalne. Jednocześnie każde z nich należy do pokolenia. W tym wypadku to pokolenie urodzonych po 95 roku opowiadane jest jako pokolenie Z. Inaczej trochę w badaniach społecznych opowiada o nim pani profesor Jane Twenge. Nazywa je pokoleniem iGen, czyli osób, które urodziły się w dobie internetu i smartfonów. I o tym właśnie, o badaniach społecznych, o tym, co z tego wszystkiego wynika dla nas, dla rodziców i dla tych młodych ludzi, porozmawiać chciałbym z Państwem 22 października. O tym, dlaczego dzieci z tego pokolenia są bardziej wrażliwe, bardziej tolerancyjne, a jednocześnie mniej przygotowane do dorosłości, czy mniej szczęśliwe generalnie. To taki szeroki obrazek, z którym trzeba się dziś zmierzyć po to, aby pewnych rzeczy nie przegapić. Serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia 22 października.